Zaprawny, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Chcemy zaznaczyć, że to stanowisko, ta opinia, którą przedstawił pan dr Maćkowiak, jest tylko i wyłącznie prywatną jego opinią, zleconą przez miasto Bydgoszcz. Stanowisko wojewody, stanowisko, przepraszam, miasta Grudziądz, stanowisko wojewody jest odmienne. Stanowisko to jest nie tylko poparte opinią zespołu liczącego 5 radców prawnych, ale także opinią, a także orzecznictwem sądu. Mamy tutaj, dysponujemy orzeczeniami Sądu Najwyższego, z których wprost wynika, że to nie jest tak, że uprawnienia organu tworzącego przeszły na jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzeń, które się zmieniały na przestrzeni czasu, tylko z mocy ustawy. To artykuł 47 ust. 1 spowodował, że na podstawie wprost tego przepisu uprawnienia organu tworzącego nabyło miasto Grudziądz. I my tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, ponieważ mamy wprost na to orzeczenia Sądu Najwyższego. Pozwolę sobie zacytować wyrok Sądu Najwyższego z 30 października 2014 roku, wydany w sprawie o sygnaturze 2 CSK 796/13, w którym czytamy: zważywszy na treść tego przepisu artykułu 74 ust. 1, a także artykułu 47 ust. 1, artykułu 60, 98 oraz 47 ust. 1 ustawy o samorządzie województw, nie może budzić żadnych wątpliwości, iż intencją ustawodawcy było przejęcie z dniem 1 stycznia 1999 roku całości praw i obowiązków Skarbu Państwa związanych z mieniem instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych przez jednostki samorządu, inwestycjami centralnymi będącymi w toku oraz uprawnieniami i obowiązkami organów prowadzących lub utrzymujących przejmowane jednostki, a w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej uprawnieniami organu założycielskiego. Tym samym nie może być mowy o tym, aby wykreślenie czy też brak w wykazie jednego, wykazie stanowiącym załącznik do jednego z rozporządzeń wykonawczych oznaczało, że nastąpił powrót uprawnień organu tworzącego do wojewody w sytuacji, gdy z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku uprawnienia te nabyło miasto Grudziądz. Interpretacja taka jest w naszej ocenie i w ocenie wojewody nieuprawniona. My tutaj nie chcemy, żeby taki przekaz był upubliczniany, był przedstawiany jako jedyne słuszne stanowisko, ponieważ tak jak podkreślamy na początku, jest to tylko i wyłącznie opinia prywatna prezentowana przez miasto Grudziądz. Dwa słowa, jeśli można. W naszej ocenie, w ocenie wojewody kujawsko-pomorskiego, problem właścicielski został sztucznie wygenerowany przez władze, czy to miasta, czy szpitala. Ja nie chcę tego rozstrzygać. Niepotrzebnie toczy się ten spór. Proszę Państwa, to nic do tej sprawy zadłużenia szpitala i ratowania tego szpitala nie wnosi. My nie chcemy tutaj naprawdę się zagłębiać, po co, kto i tak dalej. Jeżeli, tak jak tutaj zostało przedstawione na tych pięknych prezentacjach, chcemy, żeby ten szpital funkcjonował, to skupmy się na prawdziwym problemie tego szpitala, a nie sztucznych problemach, które co chwilę są generowane przez przedstawicieli szpitala czy miasta. Bardzo dziękujemy za tą prezentację. Ja myślę, że nikogo na tej sali, Szanowni Państwo, nie trzeba przekonywać co do tego, jaki ten szpital jest i czy on jest potrzebny. I apel od nas jest taki, żebyśmy swoją energię, swoją wiedzę, Szanowni Państwo, i swoje umiejętności jednak skupili na tym, jak ten szpital uratować. Bo ten szpital, Szanowni Państwo, trzeba ratować. Ustawa dotyczyła przyjęcia przez jednostki samorządu terytorialnego, gminy, powiaty, samorządy województw. Jeżeli nie byłoby żadnego sformułowania, to znaczy kto to przejął? Samorząd województwa, powiat, czy może jakaś gmina? Jest jedna podstawa do przyjęcia wskazana w ustawie. Właściwe jednostki samorządu terytorialnego. W tamtym czasie powstawały powiaty, powstawały samorządy województw.
Jeżeli byłoby tak, jak mówi pani mecenas, to znaczyłoby, że kto miał przejąć, która z nowo powstałych jednostek samorządu terytorialnego miałaby przejąć? Czy może już istniejąca wcześniej jakaś gmina? Ten wyrok dotyczy konkretnej sytuacji, gdzie nie było wątpliwości, że chodzi o szpital rangi regionalnej i jednostka samorządu terytorialnego pod tytułem samorządu województwa. Tu mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Nowe jednostki, powiaty, samorządy województw, które przyjęły. Natomiast ktoś miał wskazać dlaczego. Tym kimś był prezes Rady Ministrów i ten ktoś wskazał źle, co powiedział Trybunał Konstytucyjny. Bo ustawodawca nie dał mu wskazówek, jak ma wskazywać. Natomiast wszystko dokonywało się w mocy ustawy. Tak. Natomiast nie odnosiłem się do konsekwencji. Ja tylko przytoczyłem zmiany w zakresie stanu prawnego. Podkreśliłem wyraźnie, nie odnoszę się do konsekwencji, nie odnoszę się do tego, co z tego wynika. Mówię tylko jedno. W ostatnim obowiązującym rozporządzeniu, które uwzględniało już nowy stan prawny, który zaistniał na skutek ingerencji Trybunału, już tego szpitala nie było i nie było miasta Grudziądza. Urzędu miasta Grudziądza, stanowisko Ministerstwa Zdrowia jest zbieżne z tym, co prezentujemy my. Więc panie profesorze, no, ja rozumiem tutaj jakby sporządzoną opinię. My absolutnie jakby nie naszym zadaniem jest ich negowanie, tak? Natomiast no, też mamy, że tak powiem, swoją wiedzę i przede wszystkim jesteśmy praktykami jako radcy prawnymi, a nie teoretykami. I jednak my, sporządzając nasze opinie, patrzymy troszeczkę dalej na te konsekwencje, które mogą wyniknąć z naszych stanowisk i opinii. Bardzo się cieszę. A przyzna pan, chociaż nie rozstrzygajmy tego tutaj, że konsekwencje mogą być bardzo poważne. Szanowni Państwo, powiem tak, no, na ostatnim posiedzeniu w zeszłym tygodniu w czwartek, gdzie część z Państwa brała udział, stanowisko wojewody kujawsko-pomorskiego jest jasne, precyzyjne, oczekuje tego prezydium, ażebyście Państwo naprawdę skończyli ten niepotrzebny spór, kto jest właścicielem tego szpitala. Tym bardziej, że tak jak zostało też na prezentacji pokazane, warunkiem, że ktokolwiek będzie z Państwem rozmawiał, no jest zakończenie tego sporu. Także... Prawdą jest, panie dyrektorze, warunkiem, aby ktokolwiek z nami rozmawiał, jest rozwinięcie czy rozstrzygnięcie sporu tego pomiędzy organami. Z nami wszyscy rozmawiają, chcą udzielić nam wsparcie finansowe w zakresie kredytu restrukturyzacyjnego, aby takie dokumenty przygotować. Procedura w każdej instytucji finansowej ona trwa średnio około 4, 6, 8 miesięcy. To jest wystarczający okres czasu, aby równolegle rozstrzygnąć przed jakimś organem prawdopodobnym, przed sądem, kto tak naprawdę ma rację w tym sporze pomiędzy nami. I to jest jakby coś równoległego na boku, natomiast dzisiaj, bez względu na to, czy ten szpital nadal będzie u wojewody, czy nadal będzie przydzielony później już nowym rozporządzeniem do miasta Grudziądza, czy też do samorządu województwa, czy też będzie, tak jak wspomniał na rozmowie ze mną i panem senatorem Jędruszewskim, minister Radziwiłł, być może szpitalem bezpośrednio jemu podległym, przekształcony wcześniej w spółkę Skarbu Państwa, bo taki pomysł też padał na spotkaniu, to nie ma to znaczenia, bo dzisiaj szpital jest sam w stanie spłacać swoje zobowiązania przy tych warunkach, które dr Czapleski wspomniał, a kwestia organu tworzącego jest to coś, co idzie w równolegle. I tutaj prosimy pana wojewodę i panią z Urzędu Marszałkowskiego, ja rozumiem, gdzie pana marszałka nie mogło być, tylko i wyłącznie o wsparcie. Bo nawet gdyby założyć hipotetycznie, że szpital jest Grudziądzem, to Grudziądz nie ma możliwości poręczenia tak dużego kredytu restrukturyzacyjnego, ponieważ instytucje finansowe od samorządów żądają zabezpieczenia dwukrotnie większego niż kwota pożyczki, czyli mówimy tu o kwocie 500 milionów. W przypadku poręczenia ze Skarbu Państwa
czy to będzie Skarb Państwa, czy jakaś spółka, córka Skarbu Państwa. A rozmowy, jak wspomniałem, właśnie podczas spotkania u pana wojewody ostatnio, prowadzimy z Ministerstwem Skarbu, z Ministerstwem Rozwoju, widzą takie możliwości, aby to podłączenie było, to wtedy za te 6-8 miesięcy, wtedy będzie dopiero, trzeba będzie mieć tą wiedzę, która jest organem tworzącym. Ale nie dzisiaj prowadząc rozmowy. Dzisiaj to, co pan prezydent Robert Majnowski zobowiązał się wobec związków zawodowych podczas tej Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, że na kolejnym spotkaniu będą zręby przedstawione już planu naprawczego dla Grudziąckiego Szpitala. Ten plan naprawczy, sporządzony przez doktora Czaplewskiego i dyrektora Marka Nowaka, będzie również stanowił podstawę do udzielenia wsparcia finansowego, kredytu bądź poręczenia i bądź pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, z EBI, bądź też z Polskiego Funduszu Rozwojowego. Te prace prowadzimy równolegle, przygotowując się na każde rozstrzygnięcie, które mam nadzieję, że sąd w najbliższym czasie powinien rozstrzygnąć kwestię organu tworzącego. Jeżeli odsyła nas pan prezydent do sądu, wystąpiliście państwo, bo chcielibyśmy wiedzieć? Nie wystąpiłem. Na pewno takim ktoś musi w końcu rozstrzygnąć, to w świetle jakby tego, co pan doktor Maćkowiak przedstawił, jest choćby upoważniony do powołania Rady Społecznej Szpitala. Państwo doskonale wszyscy wiemy, z końcem kwietnia bieżącego roku minęła kadencja Rady Społecznej Szpitala. Szpital od początku maja pracuje bez jednego organu. Ktoś ten organ musi powołać. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, taki organ musi powołać, taką radę musi powołać organ tworzący. Ponieważ dzisiaj uważamy, że to gmina miasto Grudziądz nie jest organem tworzącym, wystąpiliśmy do pana wojewody o powołanie. Pan wojewoda, jak pani dyrektor wspomniała, przedstawił swoje stanowisko odmienne w tej sprawie. W związku z powyższym wystąpiliśmy do pana wojewody pisemnie, aby w formie porozumienia powołać na rzecz wojewody w tej chwili Radę Społeczną, oczywiście wprowadzając do tego porozumienia wszelkie zapisy mówiące, czy w przyszłości, jeżeli się rozstrzygnie, nawet że tym organem tworzącym będzie gmina miasto Grudziądz, to miasto nie będzie w stosunku do wojewody, czy też odwrotnie, mieć żadnych kosztów. To wszystko idzie formalnie w dokumentach zapisać i tego typu porozumienie z panem wojewodą jesteśmy w stanie zawrzeć. Skoro jest takie stanowisko tutaj pana prezydenta, chciałabym spytać, przez ostatnie pół roku odwołał pan pana dyrektora. Następnie ostatnio też, jak słyszeliśmy, co zostało przerzucone na wojewodę, przywrócono, chociaż tutaj mamy też duże wątpliwości, powołano pana PO dyrektora. To ja chciałam zapytać, na jakiej zasadzie w takim razie państwo działaliście, jeżeli nie jesteście organem tworzącym? Przekraczaliście uprawnienia w takim razie, bo proszę mi to wyjaśnić. Tłumaczył jeszcze raz, na jakiej podstawie, natomiast chciałbym tylko przypomnieć, że odwołanie pana dyrektora Marka Nowaka, właściwie zarządzenie prezydenta Grudziądza, było spowodowane rezygnacją pisemną pana dyrektora Marka Nowaka z roku ubiegłego. Panowie dżentelmeńsko się porozumieli, w przypadku, gdy wynik szpitala na koniec zeszłego roku nie będzie dodatni, wtedy pan prezydent jakby przyjmuje rezygnację dyrektora szpitala. Natomiast rozstrzygnięciem nadzorczym wojewoda kujawsko-pomorski uznał, o marginesie pani dyrektor, jest w rozstrzygnięciu szpital regionalny im. doktora Biegieckiego w Bydgoszczy. Tak jest w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda. Może być chopi, się, tak. Chopi. Natomiast wojewoda uznał rozstrzygnięcie nadzorczym, że to zarządzenie prezydenta jest nieważne z uwagi na to, że uznaje, że wcześniej pan prezydent nie zapytał sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego o wyrażenie zgody. Ponieważ jak wiemy, pan dyrektor Marek Nowak jest radnym sejmiku, zgodnie z ustawą o samorządzie powinien każdy, kto odwołuje, czy rozwiązuje stosunek pracy z radnym, pytać danej jednostki samorządu. Natomiast pan wojewoda, bardzo się cieszymy, że tego typu rozstrzygnięcie być może również częściowo uznaje się za organ tworzący, w związku z czym pan prezydent nie będzie dyskutował z rozstrzygnięciem pana wojewody,
i uznał, że jego zarządzenie jest z mocy prawa nieważne. Więc tak fizycznie, jakby na to spojrzeć od strony prawnej, myślę, że mecenas Fołcz tu szerzej wytłumaczył, można uznać tak jakby tego faktu ze strony prawnej tak naprawdę nie było. I mamy ciągłość, jeżeli chodzi o organ, jakim jest dyrektor szpitala w Grudziądzu. Czy akt administracyjny, w tym wypadku rozstrzygnięcie nadzorcze, unieważniające zarządzenie prezydenta wywołuje, czy rozstrzygnięcie nadzorcze wywołuje skutki w sferze prawa pracy? No tutaj bardziej do organów miasta, ja mogę tylko tak jak gdyby z boku powiedzieć, wojewoda jest tym, który sprawuje nadzór nad jednostką samorządu terytorialnego, prawda? I jakby to powiedzieć, nie dyskutuje się z policjantem. Dla jednostki samorządu terytorialnego policjantem jest wojewoda. Z tego co wiem, były wątpliwości, czy jest to prawidłowe, ale żaden wojewoda, teraz traktuje jako jeden organ, ciągłość pracy, nie zadziałał. I chwała obecnej osobie, która pełni tę funkcję, że ona podniosła tę kwestię. Natomiast żadna jednostka nie będzie wskazywała błędów organu nadzorczego. Jest absolutnie odwrotnie. To przecież wojewoda powinien wskazywać błędy jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę pracy, no to z tego co wiem, sprawa została rozstrzygnięta i z wyrokami się nie dyskutuje. A udało mi się posłuchać uzasadnienia i pani sędzia, z tego co zrozumiałem, podeszła do sprawy tak, jak powinna podejść, czyli z jednej strony cofnięcie wystarczy, z drugiej strony wystarczy ugoda, z trzeciej strony wystarczy bezprzedmiotowość. Ponieważ wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, a rozstrzygnięcie nadzorcze niweluje z mocą wsteczną, nie ma sprawy. Takie czyli, było uznanie. Przepraszam, ja rozumiem, że dzisiaj w sądzie doszło do jakiejś ugody, tak? Sąd uznał, że jest to bezprzedmiotowe, ponieważ prawidłowo zadziałał wojewoda. No rozumiem, że jest pan Marek Nowak dyrektorem, będzie, rozumiem, osoba umocowana do tego, żeby działać w imieniu szpitala, to chociaż tyle dobrze, bo już mieliśmy obawy i wczoraj stosowaliśmy do państwa też pismo w tej sprawie, że z 31 maja nie będzie dyrektora, ale chociaż tyle dobrze, że państwo tą sprawę w sądzie uregulowaliście. Wojewoda, my jako służby pana wojewody będziemy mimo wszystko dalej podtrzymywać swoje stanowisko. Na pewno żadnego porozumienia, tak jak tutaj pan prezydent sugeruje, czy innych dokumentów, na tą chwilę, nie wiem, być może w przyszłości coś się zmienia, na tą chwilę na pewno zawierać nie będziemy. Także na pewno nie zgadzamy się z takim stanowiskiem, proszę państwa, żeby wojewoda przejmował odpowiedzialność i zadłużenie na poziomie 500 mln zł w sytuacji, kiedy tak naprawdę nigdy nie miał żadnego wpływu w przyszłości na to, co w szpitalu czy w mieście się dzieje. Nie mieliśmy żadnego wpływu na to. I tak jak mówię, przypisywanie nam w tej chwili odpowiedzialności, przerzucanie tak naprawdę tego problemu na wojewodę, no uważamy za sytuację naprawdę kuriozalną, mówiąc delikatnie. I prosilibyśmy, bo szanowni państwo, spotykamy się z przedstawicielami miasta Grudziądza, odkąd pan wojewoda został wojewodą, czyli gdzieś tam listopad, grudzień, styczeń. Tak naprawdę żadna inna sprawa panu wojewodzie, jak sprawa tego szpitala, nie zabiera tyle. Znaczy, jakby no, najbardziej skupia się, że tak powiem, pan wojewoda na kwestii tego szpitala, tak? Ale mamy dzisiaj za chwilę czerwiec i nie możemy doczekać się niestety no, jakichś skutecznych działań, tak? Żeby zapobiec tej dramatycznej sytuacji finansowej, tylko za każdym razem no, są nam prezentowane no, jakieś takie różne stanowiska, poglądy, tak, no mamy do rozwiązywania, że tak powiem, kazusy prawne, a nie skupiamy się, tak jak powiedziałam, na rzeczywistym, faktycznym problemie, który jest w tym szpitalu. Także no,
kończąc, no, ja bardzo proszę o to, żeby władze i szpitala, i miasta bardzo poważnie podeszły do tych kwestii finansowych. No jak rozumiem, Państwo macie gdzieś tam już przygotowany ten program. Rozumiem, że na prezydium czy na posiedzeniu WRDS-u zostanie to zaprezentowane. Państwo uzyskacie poręczenia, kredyty i wszystko wróci do mamy. No mamy, Szanowni Państwo, taką nadzieję, natomiast obawiamy się, że nie wszystko może być tak ładnie, pięknie, jak tutaj zostało to zaprezentowane. Także i tak jak tutaj Pan Profesor zresztą powiedział, rolą wojewody jest tak naprawdę patrzenie na ręce i kontrola, tak? Bo gdzieś tutaj jednak chyba tej kontroli, tego nadzoru, to się też zgodzimy, nadzoru, tak? Więc nasze działania naprawdę nie mają na celu przeszkadzać, a pomagać. Tylko, no mówię, troszeczkę inne podejście ze strony władz miasta byśmy oczekiwali, a nie tworzenie sztucznych problemów, które zostało nam przedstawione. A propos zakończenia postępowania przed sądem pracy, chciałabym się dowiedzieć, skoro pan dyrektor Nowak w tym sporze pracowniczym wystąpił po stronie powodowej, chciałabym może uzyskać taką informację, kto był w takim razie po stronie pozwany, kto reprezentował w tym sporze szpital. Czy również pan Nowak? Wiedzę, ponieważ na miasto Dyrys nie była uczestnikiem tego postępowania przed sądem pracy. Ja może tutaj w takim razie poinformował nas o tym, iż zapadło rozstrzygnięcie o umorzeniu tego postępowania. Chciałabym w takim razie dowiedzieć się, kto jakby uczestniczył, kto stanowisko strony pozwanej prezentował w tym postępowaniu. No przecież nie byłem na rozprawie. Myślałem, że inni obserwatorzy zainteresowani będą, czyli prawnicy, między innymi z Urzędu Wojewódzkiego. Panie profesorze, usłyszałam, że wysłuchał pan uzasadnienia. Tak, ponieważ było nagrane i jest dostępne, ponieważ z tego co wiem, media dysponują, które były. Czyli media były zainteresowane. Natomiast prawnicy z urzędu, więc nie chcę krytykować, przepraszam, ale jestem zdziwiony, że do mnie to pytanie. Dyrektorom szpitala i na pewno na posiedzeniu prezydium WKDS-u 13 czerwca przedstawi plan naprawczy.